Hej przyjaciele, ponieważ Artur zaczyna od nowa nauczać fundamenty, ja chciałam się podzielić tak krótko moim świadectwem na temat pewnych fundamentów. Chodzi o to, że czasami my myślimy, że jak posłuchamy jakiegoś nauczania, no i to nauczanie nam się podoba i się z nim zgodzimy, to jakby zamyka temat fundamentów. Jednak moje osobiste doświadczenie pokazuje, że nie, że to nie jest tak. Ja tutaj stoję, jestem tu w Kościele Mocy około 2 lat i dopiero teraz mogę powiedzieć, że pewne fundamenty, ja widzę, że one się jakby zacementowały. No i zajęło mi to długi okres czasu, żeby doszło do tego miejsca, żebym doszła do tego miejsca, żeby te nowe fundamenty zostały zbudowane i złożone. Niestety nie była to łatwa droga, to była droga przez mękę. Dlatego, że żeby założyć nowe fundamenty, to trzeba przede wszystkim zburzyć wiele różnych rzeczy, które tam są, które zbudował w nas świat, które zbudowała w nas religia, rodzice, znajomi, wszystkie rzeczy, na które całe życie pracowaliśmy. Które tam wzrastały. I ja powiem na przykładzie jednego fundamentu. Kiedy Artur na początku fundamentów powiedział, że Bóg jest i że Bóg jest dobry. To w ogóle było czymś ciekawym, nowym. Na samym początku to mnie to troszeczkę wstrząsnęło. Dlatego, że kiedy ja zaczęłam myśleć i przeżywać to, że Bóg jest, ja poświęciłam temu okres czasu, na przykład cały tydzień myślałam o tym, że Bóg jest. I na początku to mnie przerażało, bo czułam, jakbym chciała uciec przed własnym cieniem. Jak takie małe dziecko, co się przestraszyło, że ciągle ktoś z nim jest. To mnie przestraszyło, dlatego że ja miałam bardzo krzywy obraz Boga. Okazało się, że w ogóle dla mnie Bóg to był taki stary dziadek z katolicyzmu i ja dalej miałam taki obraz Boga w sercu, mimo mojego nawrócenia, że ja nie do końca jakby, powiedzmy, ufałam temu Bogu, ja się nawróciłam, ja odeszłam od wielu grzechów, jednak ja, mimo mojego nawrócenia, dalej polegałam na wielu rzeczach, które ja zbudowałam w swojej tożsamości, na podstawie moich doświadczeń w świecie, nie na podstawie tego, jakim fundamentem jest Bóg. I ja musiałam przede wszystkim te różne rzeczy zobaczyć i jakby rozwalanie tych rzeczy było dla mnie trudne, bo ja byłam osobą, która uważała siebie za osobę, która wiele rzeczy osiągnęła. Więc nagle ja musiałam stanąć w czymś takim, że ta tożsamość jakichś tam osiągnięć w ogóle nic mi nie daje w Bożym Królestwie. Wręcz jest przeszkodą do zbudowania mojego zaufania opartego o Boga, nie o siebie, nie o jakieś osiągnięcia, nie o rzeczy, które ja jakby zbudowałam, osiągnęłam, miałam naokoło siebie w rzeczywistości, w świecie materialnym. I to była dość trudna taka rzecz, ponieważ całe życie się kształciłam w tym, żeby coś takiego zbudować. Na przykład poprzez edukację, poprzez jakieś osiągnięcia w karierze. Więc ten proces burzenia, no, był dla mnie trudny. I proces oglądania, kim jest Bóg w ogóle dla mnie. I kiedy usłyszałam, że Bóg jest dobry, to też było dla mnie w ogóle rewelacyjnym fundamentem. Dlatego, że my wszyscy nosimy w sercu jakąś opinię na temat, kim jest Bóg. I na tym mamy opinię. I na tym również w fundamencie opiera się cała reszta wiary. Na przykład, czy wierzymy, że Bóg zsyła potopy, albo czy wierzymy, że Bóg daje chorobę, bądź to nie wierzymy, prawda? Jest bardzo dużo różnych religijnych informacji na ten temat i uważam, że większość właśnie ludzi w chrześcijaństwie bardzo
się buja przez różne te doktryny tylko dlatego, że właśnie nie mają tego właściwego fundamentu. Ja osobiście, kiedy narodziłam się na nowo, to ja wychodziłam z takich rzeczy przede wszystkim jak to, że ja się czułam bardzo niebezpiecznie. A ponieważ się czułam niebezpiecznie, to ja sięgałam po formy okultyzmu jako forma tego, żeby zbudować swoje bezpieczeństwo, żeby wiedzieć, jaka jest przyszłość, żeby wiedzieć, czy coś dobrego, fajnego się stanie. I ta forma okultyzmu była właśnie oparta na brak bezpieczeństwa w Bogu. I ja również zauważyłam, że nawet po nowonawróceniu ja miałam pewne elementy manipulacji w swoim życiu, które również wywodziły się z tego, że nie zamknęłam do końca tego tematu bezpieczeństwa z Bogiem. I kiedy ja realnie zaczęłam przeżywać to, że Bóg jest dobry i tylko dobry, to w ogóle mój pułap bezpieczeństwa zaczął się zmieniać. Zaczął się zmieniać w taki sposób, że ja uważam, że mogę wejść w jakiekolwiek miejsce, na przykład mogę wejść, nie wiem, w miejsce gdzieś tam do jakiejś islamskiej świątyni i po prostu nie mam żadnego lęku. Jakby w religii ludzie mają bardzo dużo lęku na temat tego, że coś takiego czy coś innego dzieje się w takim czy innym kościele. Natomiast jeżeli masz pełnię bezpieczeństwa w Bogu, jeżeli wiesz, że On jest dobry, jeżeli wiesz, że jesteś zabezpieczony i to jest realnym Bożym fundamentem, na którym Ty się opierasz, to nie ma takiej możliwości, że coś się stanie. Więc dla mnie to był bardzo ważny fundament. Dlatego i z tego miejsca znajomości Boga mogłam zacząć budować swoją wiarę. Wiarę w to, że uzdrowienie jest możliwe, jeżeli ja mam właściwy fundament. Jeżeli mam właściwy fundament oparty na tym, że Bóg jest, On jest ze mną i On jest dobry, to ja mam w co wierzyć. To nie jest jakieś Jezus, ufam Tobie, takie, jakiś slogan na Facebooku. To jest realny fundament i po prostu chcę Was zachęcić, żebyście słuchali tych nauczań. To są fundamentalne nauczania i żebyście pozwolili, żeby Wasze dusze, myśli, przeświadczenia zostały przeorane tymi prawdami. Dziękuję. Amen.